Witam. Główną bolączką bębnów obręczowych wykonywanych z naturalnej skóry jest to, że kiedy wilgotność powietrza wzrasta, skóra wiotczeje na tyle, że na instrumencie nie da się grać. Rady na to są zasadniczo dwie. Jedna to podgrzewanie instrumentu, tak aby wysuszyć skórę. Druga to bęben strojony, na przykład taki jak ten. Jego korpus zbudowany jest z dwóch obręczy oraz mechanizmu śrubowego, który je rozpiera. I dzięki temu bęben można nastroić. I nawet w taki dzień jak dzisiaj, kiedy za oknem plucha, a wilgotność dochodzi do 80%, dalej można grać. Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego oraz innych instrumentów wykonywanych przeze mnie, proszę pisać pod adres instrumenty@o2.pl.